Siema. Jest środa, nie środa, czwartek. Dobra, jeden dzień mi uciekł przez deszcz. O, wreszcie się zrobiła pogoda. Pledek spakowany. Tu jedno, kask i ruszam w podróż. Ile zrobić się kilometrów dokładnie? Nie wiem. Zależy, jak się będzie jechało, jak będzie z atrakcjami po drodze. Pogoda do 13 ma być jaka... chociaż... Nie, wygląda całkiem spoko. Także powinno być ok. No. Zaczynam wyprawę w Himalaje dzisiaj. Na drogę Karakorum Highway. Stąd do granicy jest dokładnie ponad... jakoś ponad 700 km. Ale bardzo górzystej trasy. Z pięknymi widokami. To już się nie mogę doczekać, aż po prostu to zobaczę. I podobno nie takiej łatwej trasy. Także będzie fajna przygoda. Mam na zrobienie tego jakieś 10 dni. Później muszę wracać i lecieć do Karachi. No. Cieszę się, że jadę, bo zapowiadali kolejne 4 dni deszcz. Na szczęście rano wstałem i nie ma. Tak się cieszę. Tylko, że mnie po drodze nie złapało. Bo to będzie trochę lipa. Dobra, maszyna gotowa do jazdy. Trzeba zatankować tylko i ruszam. Musiałem użyć pokrowca. Po pierwsze, bo bardzo się kurzy. A po drugie, coś mam przeczucie, że będzie padało. Po drodze mam przystanek w starożytnym mieście Taxila. Miasto, które powstało 1000 lat przed naszą erą. Ale kurczę, widzę, że tu musiałbym dronem polecieć, a nie wiem, czy mogę. Właśnie teraz się kopnąłem, że dałem nieźle się zrobić. Zapłaciłem 500 rupii, żeby zobaczyć parę kamieni. Typowy Piotr. 500 rupii to jest jakieś 12 zeta. Ja tak naprawdę to chyba powinienem do muzeum, bo tutaj jest też muzeum. Znaczy nie tu, byłem koło niego, ale stwierdziłem, że nie będę wchodził. No i tutaj w sumie też nie ma nic ciekawego. Spadam dalej, bo tak naprawdę szkoda marnować dnia. Do pierwszego miasta, w którym się może zatrzymam na noc, albo zatrzymam się na dzień, a wieczorem pojadę dalej. Nie wiem, zobaczę w sumie. Mam tam 2 godziny jeszcze. Jest już 12, akurat jadę na jakiś obiad. Powinno być ok. Dobra, pan jeszcze namówił, że zobaczył, że 2 stópy tu są. Ale kurde, gdzieś i tak na internecie widziałem coś innego. Tu jest jeszcze druga. Dobra. Żeby to zobaczyć za 500, totalnie było nie warto. No, a z tyłu za ruinami kwiaty. Dobrze wiecie jakie. Szybka przerwa. Ścinę cukrową. Jeszcze banana. Już poznałem ziomków. Nie wiem, dzisiaj mi jakieś dziwne zrobienie. Nie wiem, czy dodali soli, czy czego dodali do tego, ale było takie niedobre. I robię mi nowe właśnie. No i niestety. Dorwał mnie deszcz w górach. Na szczęście się schowałem pod takim zadaszeniem. Ale kurde, 8 km przed celem, do którego jechałem. Nie wytrzymało. Niestety już godzinę tu stoję. Ale no, miałem dzisiaj w ogóle, zastanawiałem się, czy nie pojechać dalej, ale dojadę jednak tutaj do miasta. Pozwiedzam to miasto, które mam tutaj najbliżej. W sumie to miał być pierwszy punkt, ale miałem tylko tędy przejechać. Ale jak sprawdziłem pogodę, jutro ma cały dzień lać. Mam nadzieję, że się to zmieni i że to nie utknę. Dopiero po weekendzie ma być spoko. Zobaczymy.
No i tak pozytywnie pochodzę. Jeszcze mi nie zlało, bo się zdążyłem schować. Gorzej jakby mi już zlało. I bym musiał mokry jać. A zaraz powinno przestać, bo z jednej strony wypogadza. Ale się porobiło. Patrzcie, jaka powódź. Masakra. Wszystko zalane. Ło, ale mi zalał buty. No wyjechałem z tego, ale masakra, to się tu odwaliło. Prawie się olać. Przerwa na turbo tłustego placka, omlecik i kawka. Hotel ogarnięty. Jest całkiem spoko, ale muszę powiedzieć, co się stało. Przed wejściem podbija do mnie taki ladyboy, ale taki cham typowy. Wiecie, długie włosy i tak dalej, ale jak się odezwało tak: "Hello sir, how are you?" Ja mówię, no nie, nie wierzę, tutaj też mają. Tutaj żebrał jakieś tam pieniądze i tak dalej, z jakimś gościem był. No i on mówi, no wiesz co, bo jakbyś tam chciał, bo on nie mówi po angielsku, możesz tam dać jakieś pieniądze. Ja mówię, ja nie chcę. No i wiesz, tacy byli trochę zdziwieni, ale masakra. Nie ma co. Dobra, jadę wreszcie zwiedzać tutaj piękne miejscówki, podobno. No, zobaczymy. Najlepsze jest to, że to, co było na goglach, takie najpiękniejsze zdjęcie z pięknego jeziora w górę i tak dalej, okazało się, że w ogóle to nie jest tutaj, bo jest błędnie wstawione. Dopiero z tej miejscowości, której jadę jutro. Jadę na... O, myślałem, że to moje. Coś się działo. Jadę nad jedyną taką atrakcję tutaj, czyli nad jezioro. Zaraz zobaczymy, jak będzie. Wziąłem drona, trochę polatam. Będzie spoko. Jutro samego rana ruszam dalej. Jutro mam do przejechania 5,5 albo 6 godzin. Także trochę będzie. Te ciężarówki to mi się normalnie nigdy nie znudzą. One tak zarąbiście wyglądają. W ogóle wam nie powiedziałem, ja teraz dojechałem do miejscowości Abbottabad. Ta to już jest w ogóle odpicowana, czyściutka. No, jestem nad Harnoy Lake. No, to jest mój pierwszy przystanek. Z racji tego, że po drodze mocno lało i z racji tego, że znowu ma lać, rano musiałem się tu zatrzymać, nie jechałem już dalej, bo kolejny przystanek mam dopiero, tak jak wam mówiłem, po 5 godzinach następnych. Także muszę na spokojnie to wymyśleć. Thank you. Muszę na spokojnie to wymyśleć, jak to wszystko zrobić. Ja nie wiem, w którą stronę mam w ogóle iść. A tak w ogóle kolejną rzeczą fajną jest to, że to się nazywa lake, czyli jezioro. To jest rzeka normalna. Tu nie ma jeziora. Także nie wiem, dlaczego to się nazywa lake. I w ogóle, kto z was oglądał Dzień Dobry TVN i widzieliście rano program? Jak wam się podobało, dajcie znać. Jak dla mnie, wyszło bomba. Jestem bardzo zadowolony. Także dziękuję, Bianka, za ten świetny reportaż na mój temat. Zajebiste jezioro, co nie? Ja nie wiem, po co nazywać rzekę jeziorem. Ja wiem, że oni sobie tu zrobili taką atrakcję turystyczną. Bo tu jest jakieś wesołe miasteczko, które ma już 500 lat i tak dalej. No ale koło jeziora to nie stało nawet. To się umówmy. Nie wiem, bez sensu totalnie. No to tak wygląda cała ta miejscowość nad tym jeziorem. Zdaje mi się, jak po górach będę krążył, to właśnie tak to będzie wyglądało. Do dużych miast to raczej nie będzie. Wiecie, co jest najgorsze w tym wszystkim? Już teraz, po dzisiejszym dniu, to wiem, że w większości dni niestety nie będzie szans robić po 2 vlogi dziennie, bo jak większość dnia będę w podróży, czyli będę jechał, po prostu nie będzie co kręcić. No może tam na górze, jak już będą takie naprawdę piękne widoki i tak dalej.
No ale wiecie, tutaj wziąłem drona, a nawet nie ma co nakręcić, bo takie jezioro, że wiecie, jezioro rzeka. Nie ukrywam, że na stopa bym się przejechał taką ciężarową. Ale by był klimat fajny. Wracam do miasta, tam do siebie. I trochę tam wam pokażę, jak wygląda jeszcze. Bo to już jest takie duże miasto. Znaczy duże, no. Większe niż to. Wiecie, jak to jest, jak znajdziecie w końcu piękną miejscówkę. Czekajcie. Żeby polatać dronem. I okazuje się, że nie wzięliście karty SD. I nie polatam. No, dobra, wracam do miasta. Dobra, ja już sobie trochę pracuję. Teraz tu trzeba przegląd zrobić YouTube'a. A was serdecznie zapraszam na materiał, którego mogliście jeszcze nie widzieć, albo widzieliście. Właśnie ten, który przygotował mnie. Dzień dobry, TVN. Także sprawdźcie teraz. Jego kanał na YouTube śledzi ponad 200 tysięcy osób. Piotr Pająk ma 32 lata i zwiedził już 75 krajów. Na swoim koncie ma tytuł mistrza świata MMA, purpurowy pas w brazylijskim jiu-jitsu, czarny pas w kickboxingu i kilkadziesiąt medali. Oprócz tego, że podróżuje i trenuje, to często pomaga napotkanym ludziom i organizuje akcje pomocowe. Witaj Piotr, nie słyszeliśmy się prawie rok. Ponad rok, witam serdecznie. Ostatni raz rozmawialiśmy jak w Tajlandii, zrobiłeś zbiórkę i rozdawałeś jedzenie ludziom. Jak ta akcja się skończyła i w ogóle, co się z tobą działo przez ten ostatni rok? Trochę się wydarzyło, to był dokładnie kwiecień w tamtym roku. Pomagaliśmy przez praktycznie cały miesiąc. Później ja po prostu zmieniłem miejsce, wyjechałem do Bangkoku. I w czerwcu w ogóle opuściłem Tajlandię. Po prostu Tajlandia tak opustoszała, były takie restrykcje, było wszystko tak pozamykane, że ruszyłem świat, ruszyłem w podróż, która trwa praktycznie do teraz. W samym tym roku już zwiedziłem 28 krajów. Byłem praktycznie na wszystkich kontynentach, oprócz zimnych oczywiście, i Australia i Oceania, ponieważ zamknięty jest cały czas, nie można tam lecieć. No, na przykład zacząłem sobie od Meksyku, później była Kolumbia, były Stany Zjednoczone, Brazylia. Na kraje ma jakieś wysepki, poleciałem do Afryki, następnie Kirgistan, Uzbekistan, teraz jestem w Pakistanie aktualnie. Trochę się dzieje, trzeba przyznać. Założenie twoje podróżowanie miało być podróżami wojownika, miałeś się uczyć sztuk walki i trenować, ale widzę, że ty się w ogóle zakochałeś w podróżowaniu. Podróże same w sobie chyba już stanowią dla ciebie też jakiś cel. Oczywiście. Podróże są, ale walki i treningi też muszą być, dlatego to wszystko to są podróże wojownika. Na koniec roku chcę wrócić do Tajlandii na parę miesięcy, będę się szykował do mojej kolejnej walki. Łączę po prostu dwie piękne pasje ze sobą, które myślę, że całkiem dobrze mi pochodzą. Z czego żyjesz? Skąd masz pieniądze na te podróże? Utrzymuję się ze swojego kanału na YouTube Podróże Wojownika. Po prostu no, ludzie oglądają, pomagają mi w tym, ja dzięki temu też mogę realizować się. Który z tych krajów, które zwiedziłeś, był dla ciebie szczególny? Na pewno była to Brazylia, ponieważ zawsze marzyłem, żeby pojechać do Brazylii, żeby tam trenować. I na pewno takim krajem też jest Pakistan. Pakistan był moim marzeniem od 2019 roku. Wiele ludzi ma bardzo zły obraz na temat tego państwa. Wiadomo, z czym wszyscy go kojarzą. A ci ludzie tutaj właśnie chcą pokazywać, że tak nie jest, że oni są inni, że oni są mili, serdeczni i oni sami chcą odbiegać od tych stereotypów, którzy mają wszyscy na świecie. Ja tutaj przechodząc ulicą dostaję parę razy zaproszenie do różnych sklepików, żeby wstąpić na herbatę. Dla nich zaproszenie kogoś na herbatę to jest coś takiego szczególnego. Mam nadzieję, że właśnie u siebie na tych vlogach na moim kanale będę mógł pokazać ludziom, jak to naprawdę to wygląda i przełamać taki stereotyp tego, co sobie ludzie wyobrażają na temat tego kraju. No ja sama też ze swoich podróży, z doświadczenia wiem, że muzułmanie w swoich krajach potrafią być bardzo gościnni i przemili. I też się boją takiego ekstremizmu, boją się tego, czego my się boimy w Europie. A jak wygląda ta sytuacja z ludźmi, których ty spotykasz w Pakistanie? Czy ta granica z Afganistanem i to, co się dzieje w tym momencie w Afganistanie, czy Pakistańczycy się boją? Były normalne rządy, granice tutaj były otwarte, można było bezpośrednio przechodzić przez granicę, nie było z tym problemu. Teraz Pakistan zamknął granicę, ustawił wojsko na granicy i oni nie mają jak tutaj wejść. Ostatnie 3 dni spędziłem właśnie w mieście Peshawar, jest to miasto afgańskich uchodźców, kilkanaście kilometrów właśnie od granicy z Afganistanem. W samym tym mieście, które jest tak bardzo blisko, jest nazywane drugim Kabulem, tak jak po prostu stolica Afganistanu. Ludzie tam żyją całkowicie normalnie. Rozmawiałem tutaj z paroma chłopakami, bo z kobietami jest to ciężko porozmawiać, z chłopakami rozmawiałem. Oni się od tego całkowicie odcinają, bo mimo, że to się tragedia stała. Ludzie po prostu powiedzieli mi tam, żebym nie rozmawiał na temat talibu. Nowego dobra, że nie rozpoczynał nawet tego tematu, bo może być różne podejście po różnych stronach. Trzeba sobie nie na ruchu.
Jakie masz plany? Długo zostaniesz w Pakistanie? Jutro ruszam w moją podróż motocyklem po Pakistanie. Ma to potrwać około 2 tygodni. 24 kończę moją przygodę tutaj. Lecę na Sri Lankę. Ja żyję po prostu swoim życiem, swoimi marzeniami i swoimi celami i je realizuję. Gdzie jest twoje miejsce na ziemi? Tajlandia jest moim domem. Tam jest moje serce. Ja kocham tych ludzi, kocham jedzenie, kocham ich uśmiech. A Polska? W Polsce nie planuję żyć. No to życzę ci tych endorfinek, pokoju, bezpieczeństwa. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo miło. No i jak wam się podobało? Bo jak dla mnie wyszło super. Naprawdę jestem zadowolony. Cieszę się, że chcieli, żebym coś tam opowiedział o sobie, o moich podróżach. Fajnie, to jest na pewno zwiększanie kolejnych zasięgów dla mnie i więcej osób będzie mogło oglądać moje podróże, także jest bardzo fajnie. Nic, kończę tego vloga. Dzięki wielkie, że byliście ze mną. Pozdrawiam serdecznie. Jutro dość ciężka trasa przede mną. Będę już w Himalajach, także już wysokość się zmieni. Mam nadzieję, że pogoda się zmieni na lepsze i że będzie wszystko dobrze. Dobra, dzięki wielkie, zostawcie suba i lajka. Pozdrawiam serdecznie. Zapraszam wszystkich serdecznie do sklepu Podróże Wojownika. Znajdziecie tam ubrania, a także sprzęt sportowy. Dziękuję wszystkim za wsparcie mojego projektu. Pozdrawiam, Piotr Pająk.